Jeszcze tutaj z przodu też można usiąść bliżej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy naukę dla małżonków. To jest bardzo ważny moment w czasie rekolekcji, bo to jest coś, co dotyczy przecież większości tych, do których są adresowane rekolekcje. Zarazem chciałbym poruszyć coś, co jest fundamentalną kwestią. To jest, chodzi mi o budowanie jedności małżeńskiej. I tylko o tym chcę mówić. Budowanie jedności małżeńskiej. Bardzo lubię ja sobie o tym tak myśleć, gdy mam mówić o życiu małżeńskim, że ja jestem naprawdę całkiem niezłym specjalistą od małżeństwa. Przeżyłem w małżeństwie 19 lat. Oczywiście w małżeństwie moich rodziców. 19 lat obserwowałem to od środka, zanim nie poszedłem na studia. 19 lat. Myślę, że to jest całkiem niezłe doświadczenie. Ale to tak, trochę żartując. Absolutnie nie mam zamiaru tutaj uchodzić za specjalistę od życia małżeńskiego, naprawdę. Nie czuję się specjalistą od życia małżeńskiego. Natomiast towarzyszę wielu małżeństwom w ich pięknym życiu małżeńskim. I mnie to bardzo utwierdza w moim powołaniu kapłańskim. Bardzo cieszę się małżeństwem moich rodziców, małżeństwem mojej siostry. To jest dla mnie bardzo ważne. I od samego początku kapłaństwa wszystkie wakacje spędzam razem z małżeństwami, z rodzinami. Praca z małżeństwami, z rodzinami to jest dla mnie zwyczajność, codzienność. Budowanie jedności małżeńskiej. I o kilku kwestiach, które uważam, że są kluczowe, chciałbym tutaj powiedzieć. Zacznę od czegoś, co jest takim chwytliwym tematem, a chodzi mi o kryzysy. Tak zacząć tak ostro. My żyjemy w takim świecie, że jak coś nie ma kryzysu, to nie wiadomo, czy to w ogóle jest. Wszystko ma teraz kryzysy. Wszędzie są kryzysy. Przypomina mi się tutaj wiersz Gałczyńskiego, gdy on mówił nawet o kuglarzach, że mają kryzysy. Wszyscy mają kryzysy. Są kryzysy ekonomiczne, oczywiście finansowe, polityczne, kryzys bezpieczeństwa i potem po kolei kryzys ojców, matek, dzieci, w szkołach, w służbie zdrowia. Wszystko musi mieć kryzys. No to jest plaga kryzysów. Znalazłem taki tekst o kryzysach prawosławnego metropolity, który mówi o kryzysie ekonomicznym w Grecji. Ale chciałbym, abyśmy usłyszeli w tym coś więcej. Proszę zobaczyć, co mówi ten bardzo mądry, prawosławny duchowny. Mówi tak. Mówi o kryzysie ekonomicznym w Grecji. Trzeba zrozumieć, że ten kryzys przede wszystkim ma wymiar duchowy, a dopiero w drugim rzędzie ekonomiczny. Jeśli tego nie pojmiemy, będziemy mieli trudności, żeby wyjść z niego. Utraciliśmy bowiem sens naszego życia. Celem naszego życia stały się pomyślność i przyjemność. Zapomnieliśmy o słowach Chrystusa, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Staliśmy się przez to łatwą zdobyczą, łykając przynętę zarzuconą nam przez tych, którzy obiecywali nam więcej chleba i dobrobytu. Odsunęliśmy na bok Boga i prawdę, tylko nie zauważyliśmy jednego, jak wyrzuciliśmy na śmietnik człowieka. Ciężko jest spojrzeć prawdzie w oczy, ale jeśli tego nie zrozumiemy, to się nie uratujemy. Spójrzmy, jak my żyjemy, jakim celom w życiu służymy. Czytałem sobie kiedyś właśnie tenże tekst tego patriarchy i bardzo do mnie to dotarło, że my często, jak myślimy o różnego rodzaju kryzysach, to pomijamy wymiar duchowy. A przecież kryzys gdzieś zaczyna się zawsze w sercu. Kryzysy ekonomiczne także zaczynają się gdzieś w naszym myśleniu. Kryzysy małżeńskie. Nie ma kryzysów małżeńskich bez wcześniejszego kryzysu życia duchowego.
Proszę mi wybaczyć tak ostre stwierdzenie, ale do tej pory, proszę mi wierzyć, nie spotkałem w życiu małżeństwa, które się rozpadło, małżonków, którzy razem się modlili. Być może kiedyś takich spotkam. Do tej pory takich nie spotkałem. Kryzysy, które przychodzą, emocjonalne, różne kryzysy, zgody, one zazwyczaj wszystkie mają ten sam fundament. Kryzys życia duchowego. Kryzys życia duchowego. To znaczy brak przylgnięcia do Pana Jezusa. Trzeba się zastanowić, jakim celom w życiu służymy, mówi ten patriarcha prawosławny. Dlaczego cele? To mi strategzy, wracam do tej myśli związanej z tym miejscem, w którym na co dzień pracuję, czyli w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa. Dla strategów to jest jasne. Patrzymy na cel. Dlaczego tak ważne są cele? W życiu małżeńskim myślę sobie tak samo. Dlaczego ważne są cele? Ponieważ co dają nam cele, jeśli chodzi o wychodzenie z kryzysów, w ogóle życie jakby bez kreowania kryzysów? Jasne cele nadają życiu kierunek. Pomagają opracować plan działań. Dają poczuć smak sukcesu, a to mobilizuje. Cele pomagają cieszyć się wysiłkiem, bo bez wysiłku przychodzą tylko porażki. Generał Patton, jeden z wielkich przywódców z II wojny światowej, opracował tutaj bardzo prostą zasadę. Mówił tak, potwierdzał myśl starożytną, już przez Chińczyków opracowaną. Wojnę trzeba wygrać w strategii. Trzeba opracować dokładnie plan i patrzeć na cel. A potem, gdy się wyda tylko rozkaz do ataku, to już żołnierze mają wiedzieć, co ma się dziać dalej. Jasno wyznaczony cel, ale uwaga. Dramat bardzo wielu małżeństw polega na tym, że oni cel widzą w sobie nawzajem. To jest dramat. Jeżeli celem życia żony jest jej mąż, a celem życia jego jest ona, jeśli nawet celem są ich dzieci, porażka jest gwarantowana. Cel nie może być w środku. Cel nawet nie może być we mnie. Celem mojego życia nie mogę ja być sam, ja sam. Celem mojego życia nie może być, jeśli miałbym żonę, moja żona, ani celem nie może być moje dziecko. Cel musi być zewnętrzny. Cel musi być zewnętrzny. To jest podstawa w wychodzeniu z kryzysów i przeciwdziałania nadchodzeniu kryzysów. Tutaj myśl Antoine de Exupéry'ego mi bardzo pomaga. On mówi, kochać to nie patrzeć na siebie, ale patrzeć razem w tym samym kierunku. Jeśli małżonkowie jako swój cel wybiorą coś z zewnętrznego, dla nas, dla ludzi wierzących, tym celem jest Bóg, nie ma problemu. Przezwyciężą każdy kryzys, bo razem zewrą szeregi i będą szli w tę samą stronę. Zobaczcie, ja to wielokrotnie obserwowałem, być może tutaj też są takie zwyczaje u was w rejonie, jak to na weselu są różnego rodzaju zabobony związane z tym, kto tam kogo od której strony przeprowadzi, gdy wychodzą z kościoła i kto tam kogo weźmie, prawda, w życiu potem małżeńskim, pod buta ona go weźmie, znaczy on ją weźmie pod pantofel, czy ona go pod szpilkę. Kto będzie kim rządził? Kto się do kogo dopasuje? Ona do niego, czy on do niej? Głupota kompletna. Wystarczy, że oni obydwoje dopasują się do Pana Jezusa i będą idealnie do siebie pasować. To jest upatrywanie właśnie celu na zewnątrz. Jeśli naszym celem będzie szczęście wieczne, jeśli naszym celem będzie Pan Bóg, nie będziemy mieli dylematu z dopasowywaniem się do siebie. Ja na przykład w tej chwili w ogóle nie mam za cel, żeby wam się przypodobać w tym, co mówię. Bo moim celem nie jesteście nawet wy. Moim celem naprawdę, jak ja to mówię, jest Pan Jezus. Mam nadzieję, że nikogo w ten sposób nie obrażam. Robię to z całą miłością do was.
Ale ja nie znam przecież nawet was tak za bardzo. No. Moim celem tu jest naprawdę Pan Jezus. I dokładnie tak samo może być w życiu małżeńskim. Dopóki my będziemy wpatrzeni w siebie nawzajem, to prawdopodobnie my jesteśmy, uwaga, zakochani w sobie samych. To jest ten stan, o którym mówimy. Ktoś mówi, zakochałem się. Czyli zakochałem siebie. Tu chodzi o moje ja. A dopiero kocham kogoś, znaczy szukam jego szczęścia. A szczęście zawsze przychodzi z zewnątrz. Bo nikt z nas nie wymyśla szczęścia. Nikt z nas też nie wymyśla miłości. Gdybyśmy się Franka zapytali, dlaczego kocha Zosię, to co on kocha Zosię, bo co? Bo ona ma niebieskie oczy? Bo jest blondynką? No nie. Nikt nie wie, dlaczego kocha drugą osobę. Bo miłość przychodzi z zewnątrz. My nie wymyślamy miłości. My miłość otrzymujemy, bo to Bóg jest miłością i możemy komuś to dać. To przychodzi z zewnątrz. I dlatego cel musi być zewnętrzny. Czyli nie tyle patrzymy na siebie, tylko razem w tę samą stronę. To jest tak jak podczas małżeństwa, gdy tutaj do kościoła, prawda, przychodzą narzeczeni i razem patrzą w jedną stronę. Patrzą na Boga. Tylko przez chwilę patrzą na siebie, gdy ślubują sobie, gdy składają przysięgę. A tak to całą mszę patrzą razem w jednym kierunku. To jest bardzo ważne, trzeba to zapamiętać. W miłości małżeńskiej nie chodzi o to, aby patrzeć na siebie, tylko patrzeć na Pana Boga. Nie tyle o to chodzi, co powie żona, co powie mąż i tak myślenie, a co ona powie, co powie on. Nie, co na to Pan Jezus. To jest wyznacznik miłości małżeńskiej, bo szczęście przychodzi z zewnątrz. Gdyby szczęście do mnie przychodziło tylko od drugiego człowieka, biada mi, bo to jest szczęście małe, szczęście ulotne, szczęście kruche, szczęście skończone, szczęście, które jest ograniczone do czasu, bo my jesteśmy czasowi jako ludzie. Takie szczęście nas nie cieszy. Dopiero szczęście, które przychodzi z zewnątrz, z wieczności, może nas naprawdę ucieszyć. Zatem wspólne patrzenie w jednym kierunku to jest wychodzenie z kryzysów i to jest podstawowa zasada przeciwdziałania kryzysom. My nie wymyślamy miłości. My nie jesteśmy twórcami miłości, ale miłość otrzymujemy od Boga i dajemy drugiemu człowiekowi. Kolejna sprawa. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, to tyle a propos kryzysów i celów i miłości i szczęścia. Przechodzę krok dalej. Zobaczcie, że dla nas, dla ludzi wierzących, centralnym i normalnym doświadczeniem życia chrześcijańskiego jest Eucharystia. To jest coś, co, to jest ta przestrzeń życia Kościoła, która jest dla nas sakrament dostępny bardzo często. I chciałbym, abyśmy patrzyli przez pryzmat Eucharystii i zrozumieli coś odnośnie życia małżeńskiego. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o dwóch sakramentach w służbie komunii. I to jest sakrament Eucharystii i właśnie sakrament małżeństwa. Czyli katechizm rozpoznaje pewne podobieństwo Eucharystii i małżeństwa. Ale nie chcę tu teraz teoretyzować, to nie jest zwykły akademicki, natomiast przechodzę do konkretów. Eucharystia, jak to choćby przypomniał kiedyś Jan Paweł II już w pierwszej swojej encyklice, ale i to samo powtórzył w ostatniej, i w Redemptor Hominis jest i w Ecclesia de Eucharistia, mówi, Eucharystia to są trzy sprawy. Eucharystia to jest ofiara, komunia i obecność. To jest Eucharystia. Ofiara, komunia i obecność. I chciałbym, abyśmy w ten sposób popatrzyli teraz na życie małżeńskie. Życie małżeńskie to także jest ofiara, komunia i obecność. Co to znaczy ofiara? Ofiara to jest bycie dla. My w Panu Jezusie rozpoznajemy to. Każda msza święta przypomina nam, że On jest dla Ojca i dla nas. Pan Jezus cały oddaje się Ojcu, a zarazem cały daje się nam. W miłości małżeńskiej przecież chodzi dokładnie o to samo. Być dla Boga i dzięki temu dla drugiego człowieka. Jestem cały dla Boga.
a przez to jestem cały dla żony, jestem cała dla Boga, a przez to jestem cała dla mojego męża. To jest bycie dla. To jest ta ofiara. Ale zarazem ofiara to jest także zdolność do ascezy. Ja wiem, że to jest może takie słowo, które może mierzić. Tylko, że trzeba pamiętać, że asceza, greckie słowo asceza, to jest tyle, co ćwiczenie się. To jest ćwiczenie. Zapaśnicy na przykład uprawiali ascezę, sportowcy uprawiali ascezę, czyli ćwiczyli się, żeby potem wystartować w zawodach i wygrać. Ćwiczymy się w czymś. Dla nas, dla chrześcijan, podstawowym tym ćwiczeniem jest ćwiczenie się w doskonałości chrześcijańskiej. My każdego dnia ćwiczymy się w tym. Ale to znaczy, że traktujemy nasze życie na serio, bo chcemy wygrać. Bo chcemy wygrać. My dlatego wiemy, że nie ma co się oszukiwać. Nie ma miłości bez ofiary. I nie ma miłości bez cierpienia. Jak ktoś już przeżył tydzień w małżeństwie, ma ktoś tutaj, kto nie przeżył mniej niż tydzień w małżeństwie? No nie ma, no to wszyscy już macie takie doświadczenie. Na pewno po tygodniu życia małżeńskiego każdy wie, że nie ma miłości bez ofiary, prawda? Nie ma miłości bez ofiary, no. Euforia musi minąć. Oczadzenie musi minąć. Nie ma miłości bez ofiary. Nie ma miłości bez ćwiczenia się w doskonałości. To jest droga. To jest tak jak schodzeniem na siłownię. No, ciągle od nowa, ciągle od nowa. Czy to się nudzi? To zależy. Jak ktoś będzie patrzył na drugiego człowieka jako na rzeczywistość skończoną, bez Boga, to rzeczywiście człowiek może się nam znudzić. Dopiero wtedy, gdy zobaczymy, że ja drugiemu człowiekowi daję nie tylko siebie, ale daję Boga, jest szansa, że drugi człowiek nie będzie mi się nudził. Dopiero wtedy, gdy ja drugiemu człowiekowi daję Boga, jest szansa, że drugi człowiek nigdy nie będzie mi się nudził. Dlatego, że Bóg jest nieskończony. Zatem daję coś, co nie może się znudzić. To jest trochę tak, jak przepraszam za taki banalny przykład, ale do mnie to dotarło dzięki dzieciom oczywiście. Bardzo lubię obserwować moje siostrzenice choćby. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest lato. Idziemy z dzieckiem. I kupujemy dziecku loda. To jest konkretna sytuacja, o której myślę. I dziecko je tego loda i w pewnej chwili patrzę. No i je tego loda i zaczyna płakać. Ja mówię, co się stało? Co niedobry jest ten lód? No nie, wujek. Ten lód jest taki dobry, jest bardzo dobry, ale ja już nie mogę. A tak bardzo chciałabym zjeść. Otóż uwaga, z Bogiem i z miłością małżeńską nigdy tak nie będzie. Będzie dobre i będziemy mogli. Bo mamy ciągłe pragnienie miłości, tylko trzeba myśleć o miłości w kategoriach boskich. To jest coś, co i tak mnie przekracza. To jest ciągle wielkie i mogę, bo Bóg mnie do tego uzdalnia. Dopiero przy takim myśleniu odkrywamy, że drugi człowiek nam się nie znudzi, bo w nim jest coś boskiego. On się nie kończy, bo ma w sobie coś z Boga, a to coś ja jemu daję przeze mnie. Ja, który jestem blisko Boga, ja mam w moim życiu Boga i tego Boga jemu daję, czyli ślubuję ci miłość, czyli Boga osobowego. Ja tobie go daję i ty mi nigdy się nie znudzisz. I nigdy ci nie powiem, że cię nie kocham. To jest bycie dla. Eucharystia to jest, tak jak powiedziałem, ofiara, komunia i obecność. Teraz myślę o komunii. To jest bycie wy, tak jak bycie w komunii, czyli w zjednoczeniu. Ale tu nie chodzi o bycie obok siebie, tylko komunia to jest bycie w drugim człowieku. To jest tak, jak my przystępujemy do komunii świętej, w czasie mszy świętej, przyjmujemy Pana Jezusa i mamy Go w sobie. Ale zarazem On nas nosi w sobie. To ładnie o tym przypomniał Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii. Że gdy my przyjmujemy komunię, to Pan Jezus też nas przyjmuje do siebie. To kobiety, myślę, łatwiej mogą zrozumieć, co to znaczy mieć drugiego człowieka w sobie. Kobiety, które mają zdolność do noszenia dziecka w sobie. To znaczy komunia, mieć drugiego człowieka w sobie. Dla nas, dla mężczyzn, to jest ciężka sprawa do zrozumienia. Ale komunia, czyli posiadanie drugiego w sobie. Zobaczcie, że jeżeli my w Eucharystii nosimy Pana Jezusa w sobie, to znaczy także w miłości małżeńskiej może być bardzo podobnie.
kochać swojego męża, to znaczy nosić go w sobie. Kochać swoją żonę, to znaczy nosić ją w sobie, w swoim sercu, w swoim umyśle. No, obrączka o tym przypomina, prawda? O tym nie można zapomnieć. Nie można zapomnieć o tym. To jest wielki dramat, gdy ktoś się zapomni, że ma żonę. Zapomni ktoś, że ma męża. Dlatego my nosimy drugiego człowieka w sobie. Bardzo chciałbym was do tego zachęcić, bo to ma swoje konkretne skutki moralne. Bo jak ja noszę drugiego człowieka w sobie, to znaczy stawiam siebie na jego miejscu i szukam jego szczęścia. Ja szukam szczęścia mojej żony. Ja szukam szczęścia mojego męża. Znaczy, jak noszę drugiego człowieka w sobie, to otwieram się na jego potrzeby i nie traktuję tego człowieka jako kogoś, kto ma mnie zaspokoić, tylko szukam, jak zaspokoić jego pragnienia, co jemu dać, aby on był szczęśliwy. A wtedy bardzo łatwo odkrywamy, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Bo komunia, uwaga, komunia może zaistnieć, to zjednoczenie, gdy ja dam. Bez daru nie ma komunii. Dopóki ja tylko chcę brać i zaspokajać siebie, nie będzie zjednoczenia. To jest zwykły egoizm. Dopiero wtedy, gdy ja chcę siebie dać. Kochanie, ja Tobie daję i Boga, i siebie. Dopiero wtedy może nastąpić zjednoczenie. A zatem myślimy o sobie nawzajem. I trzeci wymiar Eucharystii to jest obecność. To jest to, o czym nam przypomina choćby adoracja Najświętszego Sakramentu. Przypomina nam tabernakulum, Bóg, który jest ze swoim ludem. I dokładnie to samo dzieje się z małżonkami. Oni są ze sobą. Ofiara mówi o tym, że jestem dla, komunia, że jestem wy, a obecność mówi, że jestem z tobą. Jestem z tobą. A to znaczy, że na przykład tak jak w adoracji patrzę na ciebie. To znaczy, że rozmawiam z tobą. Ale to uwaga także, dwie rzeczy chcę powiedzieć, bo to, że tam patrzę na swoją żonę, to jest jasne. Ale że kłócę się z tobą. Otóż kłótnia to jest bardzo ważna sprawa. Należy się kłócić. Bo co to jest kłótnia? Bo w ogóle kłótnia nie zawsze jest grzechem. O, powiem tak. Kłótnia to jest wypowiedzenie swojej subiektywnej prawdy z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. Ja coś uważam i jeszcze mówię to z dużym podekscytowaniem. Mówię, jest tak, tak i tak i ja to mówię. To jest kłótnia. No i ta druga osoba też mówi, słuchaj, według mnie jest tak, tak, tak i tak i jeszcze krzyczy czasami. I to jest kłótnia. No ale zobaczcie, jeżeli kłótnia to jest wypowiedzenie tego, co ja uważam za prawdę, z dużym zaangażowaniem emocjonalnym, no to komu się bardziej to należy niż żonie czy mężowi? Komu się bardziej należy prawda? A komu bardziej się należy zaangażowanie emocjonalne? To znaczy, że małżeństwo jest uprzywilejowaną przestrzenią do kłócenia się. Bo mamy sobie mówić to, co uważamy za prawdę i jeszcze mamy sobie wyrażać uczucia i emocje. Tylko uwaga, byleby siebie w tym szanować. No bo jak się zaczyna zaraz, jesteś taka sama jak twoja matka. Koledzy mi mówili, żebym z tobą się nie wiązał, bo jesteś taka jak inne tam i tak dalej. No to mamy problem. Ale dopóki nie ma w tym obrażania siebie, tylko szukanie siebie, no to rewelacyjne kłótnie. Życzę każdemu takich kłótni. Tylko proszę nie mówić po tych rekolekcjach, że był ksiądz, który zachęcał do tego, żeby się od tak pójść do domu po rekolekcjach i pokłócić. Tylko zachęcam was do tego, żebyście mówili sobie prawdę i robili to z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. Z dużą czułością, a czasami z dużą ekscytacją. To jest kłótnia. Wypowiedzenie tego, co ja uważam za prawdę, z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. Bardzo was do tego zachęcam. Zatem bycie ze sobą to jest także no, nazywanie rzeczy po imieniu, jak to raz, dwa, trzy śpiewa, nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu, ale także czynienie tego z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. Ale to bycie z, to jest także bycie ze sobą poprzez ciało. Tak samo jak w Eucharystii. My jesteśmy przecież z Panem Jezusem,
przyjmujemy Komunię Świętą, jesteśmy z Nim, Pan Jezus zostawił siebie w znaku ciała. Ciało i krew Pana Jezusa. To jest wchodzenie podstawowe nasze w relacje takie codzienne z Panem Jezusem i dokładnie to samo przecież dzieje się z małżonkami, którzy wchodzą ze sobą w relacje, nie tylko przez to, że patrzą na siebie, nie tylko, że rozmawiają ze sobą, nie tylko przez to, że wyrażają przed sobą swoje uczucia i mówią prawdę, co czasami przyjmuje formę kłótni, ale także poprzez to, że przeżywają ze sobą swoją intymność. To także piękna przestrzeń bycia razem i o to także należy bardzo dbać. Zatem chciałbym, żeby każde przyjmowanie Komunii Świętej wam przypominało trzy słowa. Gdy jesteście razem, jako małżonkowie w kościele, to Komunia Święta, żeby wam przypominała trzy słowa. Uwaga, mówię to, że że Eucharystia to jest bycie, to jest ofiara, komunia i obecność, czyli bycie dla, bycie z i bycie wy. Jestem dla ciebie. Jestem z tobą i mam ciebie w sobie i chcę ja być w tobie. Być dla, być wy i być z. Trzy słowa. Dla, wy i z. Proszę sobie to zapamiętać. To może bardzo pomóc wtedy, szczególnie gdy będzie ciężko. Przeżywanie jedności małżeńskiej, to jest naszym tutaj tematem głównym. Dla mnie o tej jedności małżeńskiej dzisiaj trochę też już powiedziałem rano kobietom. Jeden przykład chcę powtórzyć, ten sam. Coś, co mi podpowiedziała pani Marianna Popiełuszko, mama księdza Popiełuszki. Gdy przygotowywaliśmy tę książeczkę, część nagrań do tej książki robiliśmy przed śmiercią taty księdza Jerzego, a część po. I pamiętam, kiedyś jesteśmy u pani Marianny i nie żył już tata księdza Jerzego, a ona mówi do nas, jej się pytam, pani Marianno, no ale jak teraz pani tak bez męża? Ona mówi, no niewiele się zmieniło. Myślę sobie, jak to się niewiele zmieniło, umarł mąż. A jej chodziło o to, że ona, jej chodziło o odmawianie wspólne różańca. Że jak ona z nim wcześniej codziennie odmawiała różaniec, tak teraz po śmierci dalej z nim odmawia różaniec. I ona mówi tak, zawsze ja tu prowadziłam różaniec. Mówi, no i sobie siedzieliśmy, odmawialiśmy różaniec. Mówi, ja mówiłam zdrowaś Maryjo, a on mówił święta Maryjo. I mówi, dalej jest tak samo, ja dalej mówię różaniec, a potem czekam, że on mówi. No przecież też się modli, mówi tam, tylko po drugiej stronie. No to on mówi dalej ze mną codziennie różaniec. Mówi, przecież niewiele się zmieniło. Myślę, kurczę, jaką trzeba mieć miłość do męża, żeby nie zauważyć, że on umarł. Ale to jest chyba coś, co jest... co graniczy w ogóle z cudem. Ale myślę, do tego można dorastać. Ona o takich rzeczach w tej książeczce opowiada. Niesamowita kobieta. Pamiętacie, może to słyszeliście, tego akurat nie ma w tej książeczce, ale jak jakiś dziennikarz jej się pytał po beatyfikacji, czy pani modli się do swojego syna i czy to działa. Ona odpowiada do dziennikarza tak prosto z mostu. Kobieta, która szkoły podstawowej całej nie skończyła. On się pyta, no i co, modli się pani do swojego syna? Działa to? On mówi, to niech pan spróbuje. Proste, nie? Niech pan spróbuje i tyle. Bardzo mądra kobieta. Ale więc pani Marianna mi pokazała coś, że naprawdę jedność małżeńska może być czymś niesamowitym. To może być coś, co jest silniejsze niż śmierć. To jest coś wielkiego. Jedność małżeńska, uwaga, ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, jedność małżeńska jest możliwa dzięki temu, że jesteście inni, że żona różni się od męża. Wyobraźcie sobie, że bylibyście tacy sami. Przecież to byłoby straszne, straszne. Dwie takie osoby w jednym domu. Jedność małżeńska jest możliwa dzięki temu, że jesteście inni i tym trzeba się ucieszyć. To znaczy, że na przykład to fajnie, że mój mąż myśli inaczej niż ja. To fajnie, że moja żona myśli inaczej niż ja. No bo gdybyśmy byli tacy sami, no przerażające. Małżonkowie o tyle mogą być ze sobą, że się różnią od siebie i w swojej psychice, i w swoim ciele. No dzięki temu mogą być ze sobą, że są inni. Choćby już na porządek cielesny nam o tym przypomina. No i kobieta różni się od mężczyzny swoim ciałem, dzięki Bogu. Dzięki temu mogą się ze sobą jakoś zjednoczyć. Ale to samo dzieje się w porządku duchowym.
psychicznym, jedność jest możliwa dzięki temu, że jesteście inni. To jest bardzo prosta sprawa, jak tak sobie patrzymy, zobaczcie, w takim rozróżnieniu. Na przykład, no, mówimy, że kobiety dużo gadają, no ale z drugiej strony to jest piękne. Pismo Święte ładnie to pokazuje, że Maryja, ona obcuje z Bogiem poprzez słowo, a święty Józef nic nie mówi w Ewangelii. On pracuje, on robi. Do mnie to jakoś tak najbardziej chyba dotarło. Mam takie znajome małżeństwo, jak oni mi opowiadali, jak się poznali. On przyszedł do niej do domu jako hydraulik zreperować coś tam. No robił coś tam w domu, w łazience i ona się w nim zakochała. On przyszedł do domu jako hydraulik i tak się poznali. No i to jest właśnie to. Mężczyzna, gdy coś robi dla kobiety, to on się w niej zakochuje i ona w nim, a kobieta się zakochuje w mężczyźnie, gdy mówi do niego, a on się zakochuje, gdy jej słucha. Drodzy panowie, jak chcecie, żeby wasza żona się w was ciągle, każdego dnia od nowa zakochiwała, to wystarczy jej powiedzieć, kochanie, mów do mnie. Opowiadaj mi, będę cię słuchał. Mów do mnie, nie przestawaj. A będę... I ona się wtedy od razu zakochuje. Problem polega na tym, wtedy, gdy ona sobie znajdzie kogoś innego do opowiadania. Nawet choćby jakieś tam koleżanki, prawda? I będzie im opowiadać. No nie. Chodzi o to, żeby ona opowiadała to jemu. To jest ta inność, no. Miłe panie, jak dzisiaj wrócicie do domu, to można powiedzieć mężowi tak, słuchaj kochanie, teraz się będę w tobie zakochiwała, opowiem ci coś. No na przykład, pozwólcie swoim żonom, drodzy panowie, mówić do siebie. One będą się w was zakochiwać, zobaczycie. I tak każdego dnia od nowa. Ale też to znaczy, że jak mąż siedzi i na przykład ogląda mecz, to trzeba usiąść czasami obok niego i wtedy nie można mówić, bo wtedy jest działanie. Wtedy chodzi o czyny. Oglądamy mecz razem na przykład. Więc to tutaj trzeba nad tym myśleć. Inność, widzenie inności to jest bardzo ważna sprawa. Ucieszyć się tym, że moja żona jest inna niż ja, że inaczej myśli. To jest, słuchajcie, to jest klucz do miłości. Ucieszyć się, że mój mąż dzięki Bogu nie myśli tak samo jak ja. No przecież gdyby myślał tak jak ja, powinny tak sobie myśleć panie. Cieszyć się innością to bardzo ważne w budowaniu jedności małżeńskiej. A zatem podsumowując to, co powiedziałem. Pierwsza sprawa. Jasne cele w życiu i cel jest zewnętrzny. Patrzymy razem na Pana Jezusa, a nie tyle na siebie. On nam wyznacza cel. Dopasowujemy się nie do siebie nawzajem, tylko do Niego. Po drugie, z miłością małżeńską jest jak z Eucharystią, a to jest ofiara, komunia i obecność. Czyli trzy słowa. Bycie dla, bycie wy i bycie z. Jestem dla ciebie, jestem w tobie, jestem z tobą. I trzecia sprawa. Cieszyć się innością. Jak to dobrze, że moja żona nie myśli tak jak ja. Jak to dobrze, że mój mąż nie jest taki sam jak ja. To byłaby dopiero nuda. I proszę was, patrzcie na siebie z coraz większą miłością i nie ukrywajcie tej miłości przed innymi. Niech w tym wszystkim Pan Jezus wam błogosławi. A jeśli komuś ta książka o księdzu Jerzym pomoże, to można ją sobie nabyć. Ten wywiad z mamą księdza Jerzego w zakrystii w cenie 15 zł. Proponuję, abyśmy powstali, abyśmy jeszcze pomyśleli o Matce Najświętszej. Za chwilę będziemy uczestniczyć w zasłonięciu figury, ale jeszcze teraz, jeżeli tylko stoicie obok siebie może, to nawet możecie wziąć się tak za ręce, a jeżeli nie, to myślami, drodzy panowie, proszę powędrować ku swojej żonie, żony ku swoim mężom, przytulcie ich do siebie w swoich sercach. I razem powiedzmy te słowa, którymi anioł pozdrowił Maryję. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Maryjo, Królowo Rodziny, módl się za... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy za piękne słowa. U góry pracują, może na chwilę, jak nas słyszą, przerwą.
zaśpiewamy apel, powierzymy się Matce Najświętszej, powierzymy nasze rodziny, żony, mężów, też dzieci, jak mamy. Nie wiem, czy mnie u góry słyszą. Oni mają chyba na uszach słuchawki i nie słyszą. Też przepraszam za to, no ale chcemy już we wakacje nie mieć rusztowań, więc musimy się spieszyć. Oni pracują od rana do wieczora. Za to im, no sorry, ale płacimy i oni też nie mogą robić zbyt długich przerw, bo by to trwało w nieskończoność, coś za coś. Powierzmy nasze rodziny, powierzmy też zwłaszcza te rodziny, które przeżywają kryzysy, a jest ich też niemało, te, które się nie kochają, które zapominają o właściwych celach, więc pomyślmy przez chwileczkę o tych naszych bliskich, może to jest w rodzinie naszej siostra, brat, może w sąsiedztwie, więc ich obejmijmy też szczególną taką naszą modlitwą. Jest Pan organista, jak widzę stąd, to zaśpiewamy teraz właśnie apel Maryjny, przedstawiając nasze rodziny, naszych bliskich Matce Najświętszej, aby stawiała się za nami u Boga, ale równocześnie potwierdzając to, że my sami dajemy z siebie to najlepsze, co jest dla drugiej osoby, ofiarujemy siebie. Zaśpiewamy apel, potem pożegnamy Matkę Najświętszą, będzie zasłonięcie, to już każdy w chwili ciszy będzie mógł też się osobiście pomodlić. Zapraszam jutro też na msze święte, na wieczorną naukę. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Śpiewamy o Maryjo, żegnam Cię. O Maryjo, żegnam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, błogosław wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci.